Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. Rozważanie 30. Trwali jednomyślnie na modlitwie z Maryją. Wierność błagająca. Tylko ktoś, kto nie wmyślił się z pokorną uwagą w życie Maryi, tylko ktoś, kto nie rozważył wszystkiego, co nam Ewangelia o niej przekazała, może pisząc lub mówiąc o niej, przypisywać jej jakieś słowa pouczenia czy napomnienia. Maryja raz jeden, jedyny wypowiedziała wiele słów, a były to słowa uwielbienia dla Boga w Magnificat. Kiedy zaś pouczyła ludzi słowami, uczyniła to w sposób, który bez żadnego zbędnego wyrazu streszczał samą istotę wszystkich pouczeń, nakazów i rad. Cokolwiek wam rzeczę, czyńcie. Idąc, nauczajcie wszystkie narody. Oto zlecenie, jakie Chrystus zwrócił do swych apostołów, a przez nich do wszystkich pasterzy swego Kościoła. I dał im słowa żywota, im kazał nauczać słowami. Ale Maryja, która miała być królową nie tylko apostołów, lecz i wszystkich świętych, czyli całego Kościoła, jedyne pouczenie, jakie wyraziła w życiu, ograniczyła do tych słów, w których mieści się cała treść, jaką w ciągu wieków wypowie Kościół nauczający. Cokolwiek wam powie, czyńcie. Po tym zaś całe jej apostolstwo rozwinie się na tym polu działania, które obowiązuje wszystkich wyznawców Chrystusowych, zarówno hierarchiczne kapłaństwo, jak i wiernych. Tym polem działania jest apostolstwo czynu i apostolstwo modlitwy. Wiemy, iż w Wieczerniku, zanim stąpił Duch Prawdy, miłości i męstwa, Maryja wraz z apostołami i pierwszymi wyznawcami Chrystusa trwała na modlitwie. Ale wiemy również, iż całe życie Maryi było nieustanną modlitwą. Wiemy o tym na podstawie Ewangelii, która nas zapewnia, że Maryja nieustannie rozpamiętywała w sercu Boże słowa i wypadki, wyrazy Bożych zamierzeń. Maryi życie było. Maryi wieczność jest ciągłą, nieprzerwaną modlitwą. Pierwsze wieki chrześcijaństwa, mające jeszcze tak żywo w pamięci tradycje zarania Kościoła, nie przedstawiały Maryi w postaci młodej matki z dzieckiem na ręku, ani w postaci matki bolesnej, jak to uczyniły wieki późniejsze. Przedstawiały ją z rozpostartymi ramionami w postawie błagalnej, postawie krzyża, która jest postawą miłości i modlitwy. Maryja, która na tej ziemi modliła się nieustannie o spełnienie się niepojętych zamierzeń Bożych, których się czuła służebnicą, pozostała już na zawsze wszechmocą błagającą, jak ją nazwano. Gdyż jej błagania Boża wszechmoc nie zdoła się oprzeć. Maryja jest już na zawsze orędowniczką naszą, pośredniczką u jedynego pośrednika, jakim jest Pan nasz, Jezus Chrystus. Ale jest orędowniczką naszą nie tylko w tym ciasnym znaczeniu, w jakim to orędownictwo zazwyczaj rozumiemy. Maryja nie tylko wstawia się za nami, by zasłonić nas przed gniewem Ojca. Orędownictwo Maryi ogarnia cały ogrom Bożych zamierzeń, wszystkie zarysy planu Bożego nad światem, obejmuje cały Kościół, jego rozrost i wzrost, całe pasmo dziejów jego pochodu ku wieczności, jak również poszczególne dzieje narodów, z których każdemu Bóg wyznaczył jakieś posłannictwo w całokształcie swego dzieła, jak i kolejność historycznych przeobrażeń, z których każda jest jakimś urzeczywistnieniem czy sprzeniewierzeniem się Bożym zamysłom, a także obejmuje dzieje każdej poszczególnej jednostki, tej niepowtarzalnej, niezastąpionej komórki w ogromie stworzonego świata. Pomimo, że od najmłodszych lat nas tego uczono, pomimo, że się nam to ciągle przypomina, wciąż jeszcze zbyt słabo rozumiemy, co to jest potęga modlitwy. Wciąż jeszcze zbyt mało na niej polegamy. Wciąż jeszcze zbytnio liczymy na własne wysiłki. O cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, da wam, zapewnił nas Chrystus Pan. Ale za pierwszą modlitwą, która w naszym mniemaniu nie została wysłuchana, bo nie otrzymaliśmy dosłownie tego, o co prosiliśmy, choć z pewnością sami o tym nie wiedząc, otrzymaliśmy nieporównanie więcej, zrażamy się do modlitwy błagalnej. Może jeszcze wiernie odmawiamy pacierz, może jeszcze bez uchybienia uczęszczamy na niedzielną mszę świętą, może nawet niekiedy odprawiamy jakąś nowennę w osobistej intencji, ale jakże słaby i krótki staje się oddech naszej modlitwy błagalnej, jak ciasny bywa jej zasięg. Gdybyśmy się umieli zapatrzyć na Maryję, wieczystą orędowniczkę, wszechmoc błagalną, gdybyśmy w modlitwie potrafili oderwać oczy od spraw osobistych, by zatopić wzrok w niezmierzone widnokręgi tych spraw, za którymi oręduje Maryja, i prosili ją, by modlitwę naszą spożytkowała dla celów, które jej są wiadome. Jakżeby natychmiast modlitwie naszej wyrosły skrzydła, lotne skrzydła, na których poszybowałyby wzwyż i w dal. Czyż to znaczy, abyśmy mieli zaniechać tej pokornej, człowieczej modlitwy, która prosi dla siebie? Z pewnością nie. Jest ona niewątpliwie miłą Bogu, choćby przez to, iż świadczy o tym, że uważamy Go za Ojca, który chce dać nam chleb powszedni, o który kazał nam prosić w modlitwie pańskiej. Ale prośbę o chleb wyprzedzają inne prośby, wielkie, powszechne prośby Boże. Prośby o to, by święciło się imię Boga, by nastało Jego królestwo i na całym okręgu ziemi zapanowała Jego wola, Jego miłość. Dopiero wtedy, gdy sprawy te staną się dla nas tak samo bliskie, a jeszcze droższe i bardziej utęsknione niż prośba o własny chleb, wówczas dopiero modlitwa nasza stanie się potęgą, uczestniczką wszechmocy błagalnej modlitwy Maryi, wieczystej orędowniczki. Często słyszymy zambony, wezwanie do modlitwy w intencji Ojca Świętego i Kościoła. Ale jakże rzadko modlitwa ta kojarzy się dla nas z tym wszystkim, co ona oznacza. A oznacza nieskończenie wiele. Oznacza ona, że Ojciec Święty, namiestnik Chrystusowy, od modlitwy nas, zwykłych wiernych, rozsianych po całym globie, nas zwykłych, prostych, nieraz bardzo grzesznych, a zawsze ułomnych ludzi, oczekuje tej błagalnej pomocy, która mu wyjedna uświatła potrzebne do sterowania nawą Kościoła, że od naszej modlitwy spodziewa się tego plonu Bożych osiągnięć, który Kościół powinien złożyć Chrystusowi. Ta Ta modlitwa oznacza, że mamy objąć cały Kościół, trud jego kapłanów, zarówno apostolski, jak duszpasterski i misyjny, i pochód ku świętości wszystkich jego członków, i całą wielopostaciową walkę Kościoła wojującego z potęgami piekieł, i cały ogrom jego dzieła i dalsze etapy jego drogi ku wieczności. Ta modlitwa oznacza, że mamy zasięgiem swej miłości i współcierpienia objąć sprawy nieznanych nam lądów i odległych narodów, tak samo zupełnie jak sprawy tych, którzy nam są najbliżsi. Modlitwa błagalna potrafi dotrzeć wszędzie, gdzie nie zdoła dotrzeć czyn i gdzie zawodzą słowa. Ona jedna potrafi wedrzeć się zwycięsko w głąb ostępów pogaństwa, które, jak wiadomo, nie leżą o setki kilometrów od nas, ale krzewią się tuż obok, tuż dokoła nas. Ona jedna zdoła unosić się nad pustyniami zobojętnienia, by ściągnąć na nie deszcz łaski. Ona jedna posiada możność wślizgiwania się do wnętrza kamiennych serc, z których uleciała wiara, nadzieja i miłość, by skierować ku nim spojrzenie przedwiecznego miłosierdzia. Modlitwa błagalna dobija się do wrót światła i mocy w imieniu tych, którzy je mijają w pogoni za ułudą. Modlitwa błagalna z nieustępliwym uporem szuka Boga dla tych, którzy Go zagubili. Bo modlitwa błagalna prosi Boga tak, jak On chciał, abyśmy Go prosili. Nie za siebie, a za nas. Aby nas wszystkich bez wyjątku obdarzył chlebem. Chlebem ciała, a zwłaszcza chlebem duszy. Aby nam wszystkim bez wyjątku odpuścił potworny ogrom naszych win. Aby nas wszystkich bez wyjątku wybawił od złego, wypełniając swą łaską wielki brak dobra, który bez niej nam wszystkim zagraża. W modlitwie, przez modlitwę ziszcza się w rzeczywistości w konkrecie cała treść dogmatu o świętych obcowaniu. Modlitwa jest oddechem mistycznego ciała Kościoła. Jego miłość jest Jego krwioobiegiem. Tylko modlitwa, zaniesiona do Ojca w niebie przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, zdoła wybłagać to, czego nie zdoła osiągnąć ludzki czyn, choćby najszlachetniejszy i najbardziej ofiarny. Tylko przez modlitwę możemy pokonać to, czego nie zwalczą choćby najmężniejsze ludzkie wysiłki. Tylko modlitwą zdołamy przeniknąć zapory, których nie rozkruszą ludzkie słowa, choćby najwymowniejsze i najbardziej płomienne. Tylko modlitwa zdoła przekazać i upowszechnić tchnienie Ducha Prawdy, miłości i męstwa. Kościół rodzący się w Wieczerniku, Matka Jezusowa otuliła swą modlitwą, jak On dziś otuliła niemowlęcy kształt Boga, który stał się człowiekiem. I tak otulony, spowity w jej modlitwę, Kościół, Chrystus Pan, jedyny pośrednik, składa nieustannie Ojcu, błagając Go błaganiem niewymownym. Wszystkie więc modlitwy nasze złóżmy w ręce Maryi, aby je przekazała Synowi włączone w jej własną modlitwę o wysłuchanie naszych próśb, próśb wielkich, rozległych, wyżynnych, jak cele Bożych zamysłów. Amen.